Jakub Jasiński jest bohaterem Pragi i to jest tytuł, dla którego został patronem naszej szkoły. A dlaczego jest bohaterem Pragi? Otóż w listopadzie, 4 listopada dokładnie 1794 roku zginął podczas obrony Pragi przed wojskami rosyjskimi, które atakowały od wschodu i który bronił dostępu do lewobrzeżnej Warszawy. Podczas zmagań w tej bitwie, w tej wielkiej rzezi Pragi, bo tak została to w historii nazwana, ta wielka bitwa, nie poddał się, uznał, że nie może tego zrobić, że honor żołnierza mu na to nie pozwala i w ten sposób zginął, a następnie ciało jego prawdopodobnie spłynęło również z nurtem Wisły. To są rzeźby, czy ludowe, tak jak ta i tamta ostatnia, czy wreszcie takie typowe dla XIX wieku wizerunki Kościuszki, kiedy kult Kościuszki w zasadzie coraz bardzo mocno się utrwalał w społeczeństwie. Bo ten to mi na Kościuszkę nie wygląda, bo ma wąsik taki. No, wie pan, wizerunek z Kościuszką, nawet w turbanie jest wizerunek Kościuszki. Zresztą tu proszę zobaczyć, on jest tu w czapce frygijskiej, która jest francuską, francuskim nakryciem głowy. Nazywam się Krzysztof Gombel. Tu na ulicy Głuchej to mieszkałem od 1957 roku. Tak jak można powiedzieć, że się urodziłem do 1971. No to taka mieszkała pani, dla mnie to bardzo wykształcona osoba w tych oknach, pani profesor. I ona miała tu przepiękną bibliotekę, księgozbiór. Prześliczny miała ten księgozbiór. Pewnym razem tutaj zakupałem, bo tu było palane piecami. Jak przyszedłem tutaj, to patrzę, a ona paliła tymi książkami w piecu. No i ja poszedłem do mamy, mówię, wiesz mamo, ja nie pamiętam, jak ona już ma na imię, bo to tyle lat, mówię, wiesz, ona pali, mówię, książkami, aż szkoda, mówię. No i moja mama mówi, a wiesz, zapytam się, może by nam coś sprzedała. No i ona mówi, że tak, że ona sprzeda, żeśmy sobie wybrali, co chcemy. I moją pierwszą książkami w ogóle, które jakby wybrałem, to po pierwsze chyba wybrałem wtedy jako dzieciak, jako że piękne okładki były. Uratowałem z piekielnych mocy trylogię Sienkiewicza w poprawie takiej płóciennej i jubileuszowego pana Tadeusza. To jest taka duża książka, ale to jeszcze jest ciekawostką. Na to, że tutaj były zakłady pracy, więc tu było bardzo dużo meli. Co któreś tutaj mieszkanie tak prowadzono tak zwane wyszynki, że można było wpaść śledzika jakiegoś tam kaszanki czy coś, wypić i z powrotem do zakładu pracy powrócić. No i najciekawsze, no to z tego co takie wspomnień jest na pewno, to też również taki był wyszynk, który funkcjonował nie tylko w ciągu dnia, ale i w ciągu nocy też, więc nie tylko. Posłuchajcie, kurwa! Tu niektórzy po prostu w nocy, nie po to, żeby otworzyć im tą tego, tylko żeby handel wymienny nastąpił. Na dole tam piwnica, armia była. Zawsze byłem ciekawy pomiędzy tym przejściami, schodami, bo ten mały strych, tutaj duży strych, że tam taka jest przestrzeń pomiędzy dachem a tym stropem, nad korytarzem, nad wejściem i coś, co tam jest. Okazało się, że właśnie pomiędzy tutaj nad schodami, pomiędzy tym przejściem, jak otworzyli ci pracownicy, no ten dach zaczęli zdejmować, no to się okazało, że tam bardzo dobrze zakonserwowana była broń. Po latach, jak zaczęliśmy rozmawiać o grochowie, mówić i takie przygotowywać sobie do tych, jak to modne z tym wszystkim jest, no to ja zacząłem sobie jako mały dzieciak właściwie de facto, tak zacząłem sobie kojarzyć, mówię, że nikt stąd obcy nie mógł tego tutaj chować, przetrzymywać. No więc ktoś to musiał tutaj mieszkać, który na pewno gdzieś tej organizacji tam był. Był tym jakby tym zbrojmistrzem, który pilnował tego składu. Bardzo mi się to kojarzyło w takim sensie, że właśnie tej mojej przyszywanej babci, tej pani Moraskiej z takiego nasłuchu, jej mąż został rozstrzelany w czasie II wojny światowej. Prawdopodobnie on był gdzieś tam związany z organizacją jakąś wojskową. Prawdopodobnie on przechowywał tą broń zakonserwowaną na te cele później jakieś tam walki.
I prawdopodobnie, jeżeli został, jakby można powiedzieć, rozstrzelany, no to zabrał tajemnicę do grobu. Ta pani Morawska ukrywała, prawdopodobnie z mężem, ukrywała Żyda. No, nie jest tam nic jakby wzrożnego. Po rozstrzelaniu niby ten Żyd byłby jakby jej mężem. I on tutaj mieszkał z nią aż do śmierci. Ale ciekawostką to, co mówiłem, to ja jako mały dzieciak zawsze go pamiętam, że on nie utrzymywał w ogóle z nikim tutaj sąsiedzkich kontaktów. Z nikim. Wychodził rano do pracy, bardzo tam rano. Wracał tak jak po pracy około 16-17 się kończyła ta zmiana. I on miał taki za szafami, można powiedzieć, swoje tam łóżko. On zjadał posiłek. Można powiedzieć, że się przebierał, kładł się do tego łóżka i zasłaniał zasłonę. Tak jakby, no ktoś mi tam powiedział, jak opisywałem to, że tak jakby się nadal ukrywał. Odwiedzałem moją przeżywaną babcię, ona wyszła jeszcze 3 razy za mąż. Po wojnie wybudowała przepiękną kamienicę na Saskiej Kępie córce, więc z czegoś to wynikało, będąc jakby tylko dozorczynią. W czasie wojny na pewno zajmowała się handlem, to znaczy to, co było modne, siekiera, motyka, piłka, szklanka. Natomiast no wiadomo, że nikt w Polsce właściwie jak Żydów przechowywał, to za darmo nie przechowywał. No umówmy się takim zasady. No. Zawsze jakieś tam pieniądze na utrzymanie. Później jak powstała Żegota, czy nie Żegota, która tam gdzie było tego, no to wspomagała tych ludzi, którzy ukrywali tych. No wiadomo, że to obciążenie w czasie wojny było dość potężne, więc naprawdę może to tak było, nie inaczej. Tak, no Myszek jest chory. No ale to było pani. Jak ładne światło tu pada na panią. Chcesz porozmawiać? Tak? O starych grochu. Chcesz pogadać? O starych grochu. Robimy film o Pradze i mieszkańcach. 60 jakiś 5 rok tutaj mieszkamy tutaj. Od 65, tak? To jest pani, jak pani była młoda, tak? Tak, to jest córka. Proszę. A to jest córka, która była narzeczoną, tak? Narzeczoną, tak. Tak, narzeczony. Ja w ogóle ze wsi pochodzę jak Sokołów Podlaskie. I za mężem pani przyszła tutaj, czy jakoś tak inaczej? Po prostu mostem tamtym też pochodził, ale tutaj pracował i tak tutaj. 10, nikt się dowiedział, nie? Para do klejenia butów posmarowana leży. To jest druga para dzisiaj za 10 zł. W sumie będzie 20 zł, to wypłacił. Chciałem w domu siedział, to by było gorzej. No tak, ale zawsze jest kontakt z ludźmi, coś się dzieje. No właśnie. Nie, na razie się nie dokłada, ale... A długo zakład istnieje? Tutaj zakład istnieje od czasów wojny. Po wojnie zaraz został. A ja jestem od 82 albo 3. Ciekawe, to zagraniczna maszyna. To jest mało z niemieckiego. Teraz ładnie będzie kleiło, to jak na pewno to wiadomo. W ręku to trzeba by było papierkiem ściernym, rasperką, a tak to maszyna sekundę i ładnie ściła to. Ja ją dostałem ze spółdzielni, jak już tu byłem, ale ona chyba pamięta też Napoleona, bo teraz są bardziej nowoczesne. A ruch tutaj było urwanie głowy, bo były w tym czasie buty na kartki, więc to były 3-tygodniowe terminy i buty do naprawy stały w workach po cukrze. Nie było w czym tego trzymać. Tyle było. A pracowało się od 6 rano do 12 w nocy. Już tak mniej więcej zaczęło to padać od 90 roku, stopniowo, a teraz to już w ogóle koniec. Jak już żeśmy puścili Chińczyka, puściliśmy Włocha, to skończyły się dobre czasy. Dzień dobry, nazywam się Barbara Widelska. Znajdujemy się w Muzeum Czar PRL-u przy ulicy Mińskiej 25. Muzeum istnieje od
3-4 lat. A gromadzimy pamiątki z czasów PRL-owskich. Proszę bardzo. U mojej koleżanki tylko jedno. Jak byłem na wakacjach na Morzu Bałtyckim. Wreszcie zrozumiałem, co to jest to muzeum społeczne. Aaa, bo to... No to... Ja się tak Róży pytałem, Róża trochę się obruszyła na mnie, nie powiem wczoraj, że jak to ty nie wiesz, co to jest? Ale dzisiaj zadałem koleżance mojej też to pytanie, czy wie, co to jest muzeum społeczne. Ona mówi, no muzeum to wiem, ale społeczne? No to ja jej zacząłem tłumaczyć, co to jest muzeum. Aha. Że to muzeum jest społeczne, to my jesteśmy, bo mamy różnego rodzaju. To jest ta książka, to znaczy to jest to cała... Pani to, profesor, ja, która tak, paliła, paliła to, książkami. W ogóle tak. Paliła książkami. Ja jestem pan Tadeusz Bruryszowy. Ja mam takie pasje, jestem, nie jestem historykiem, ale lubię bardzo historię. I zbieram, ale lubię tą historię PRL-u w ogóle. Drugą częścią to moja pasja, bo jestem oczywiście instruktorem harcerskim, byłem komendantem Chłopca Pragi Południe, Wawra, Rembertowa i Wesołej przez kilkanaście lat. I drugą tą pasją to jest taka biblioteczka harcerska. Dość spora ona tutaj jest, różnego rodzaju. Mam tam taką rzeźbę socjalistyczną. Nawet rozmawiałem w muzeum. Która? To właśnie ta? Ta ostatnia. Ta ostatnia. No. Rozmawiałem ostatnio. W Kozłówce jak byłem, że z miłą chęcią bym ileś eksponatów z nim przekazał. Ze względu na to, że ja w ogóle od 79 roku zbierałem rzeźbę. Aha. I tutaj widać, to są tylko pozostałości. I zbierałem rzeźbę, tych rzeźb miałem w ogóle w domu 176 sztuk. Ktoś się włamał i te rzeźby ktoś mi ukradł po prostu. Feliks Dzierżyński, też mówiłem panu, bo go pan oglądał akurat. On jest taki nietypowy, bo to jest dla tramwajarzy, chyba tam było napis. To ta finka, to jest honorowa finka, nadana mi przez środowisko 112. I to jest honorowa taka finka, oni takim instruktorom zasłużonym w swoim środowisku, no to takie tradycje harcerskie. A moja finka, autentycznie pierwsza harcerska w ogóle, jeżeli się mówiło o fince, to ja finki nie posiadałem jako harcerz. Właściwie byłem to, można powiedzieć, instruktorem, ale jako tego to była moja finka harcerska. A, czyli to jest bagnet? Bagnet to jest rocznik chyba, to jest w ogóle wzór 50. tam któryś rok. Do Kałacha chyba to tak. Było. I to była moja finka. Powiedz, co namalowałeś. Legię. A dlaczego Legię? Bo kocham ją. I wszyscy ją kochają. Tu też ktoś kocha Legię. I co to jest? Polska. Bo mój brat chce narysować Polskę, bo on przyjechał z Anglii i chce pierwszy raz narysować w swoim życiu Polskę. Narysowałem ja! Armani! O, bardzo ładnie. To jest nasze stowarzyszenie. Dlaczego Inowierca? Inowierca dlatego, że jeździłem Hondą wiele lat, a teraz przesiadam się na Yamaha. No i koledzy kazali mi nakleić Inowiercę. Bo już nie jestem wierny Hondzie. To jest Yamaha XV1900 Rider. Model, który jest prowadzony na Stany Zjednoczone tylko i wyłącznie, nigdy na Europę nie był produkowany z tej prostej przyczyny. To jest ostatni z motocykli, który pierdzi, śmierdzi i ma moc.
słońce to chmury. Takie tu chmury, a na kijach ale kwa. Jaker, bo jeszcze na domu. Tu kiedyś ten dom się palił, o tam. Bo moja babcia mieszka tu 40 lat. I mi opowiadała, jak bo szła do Biedronki, bo tu kiedyś była Biedronka i widziała i zawsze na straż pożarną. Jeszcze nikt nie znał tych, co się spalili. A co tam karet? Polsko biało-żółty. Ale falso! Jesteśmy teraz w Pierogarni na Mińskiej i w Pierogarni to wcześniej był fryzjer. Jaka historia, pewnego dnia przyszli do nas klienci i powiedzieli, że tutaj się poznali, pokochali i nadal są małżeństwem, jakieś myślę 40 lat czy 50. I do nas przychodzą jeść pierogi, także jest nam bardzo miło. I właściwie takie historie słyszymy codziennie. Tak. O, tak wygląda pierogi. A te chinkali to chyba pani przybyła. Tak, no to jest moja pierogi, ormiańskie chinkali. Chinkali tam w środku jest wolowa, wieprzowa mięso, holendra i ciąber. Dawno, dawno temu w tym miejscu była knajpa Złota Kurka i jak mi tutaj sąsiedzi opowiadali, kiedy rozpoczynałem remont, że powracam do tradycji, tyle że w tamtych czasach przyjeżdżali tu wozacy, końmi z węglem albo furmankami bez węgla. No i u pani, która to gotowała, zamawiali sobie odpowiednie zestawy, flaki, bigos plus wódka. Prawdopodobnie te konie same wracały do domu, a to mądre zwierzęta sobie radziły. W pewnym sensie kontynuuje to, tyle że bez alkoholu, bez wozaków. Natomiast tutejsi mieszkańcy też są nie stołu. Tak? Jest bistro, jest pierogarnia. Zapraszamy. Moją pasją w ogóle jest kontakt z ludźmi, uwielbiam. Uwielbiam po prostu poznawać nowych ludzi, poznawać ich życie i jakby to myślę, to jest moja pasja. I jakby gastronomia daje mi taką możliwość, a zaczynałam od turystyki, bo skończyłam turystykę na AWF-ie. A to jest sękacz. A pani coś nam da na wystawę? Z Augustowa. A co by chciał? Sękacz? Moja mama pochodzi z Suwałk. Ja pół swojego życia spędziłam w Suwałkach, trochę w Augustowie i to są świeczniki, które dostałam od mamy, które, tak jak mama mówi, są pożydowskie, dlatego że kiedyś mieszkali w kamienicy pożydowskiej, w ogóle z Żydami też, w Suwałkach. Tam na placu Marii Konopnickiej, także to Suwałki bardzo żydowskim kiedyś było miastem. To jest tu do armrestingu, czyli mocowania się na rękę. Nie, ja stawiam pan rękę, o tak, a pani kładzie. O. Śmiało. Śmiało, panie Krzysztofie, śmiało. Panie Krzysztofie, bo mnie dwoma rękoma wziąć. Nie. Pan myślał szybko, czy powoli? Bo jak szybko, to ja podchodzę tak. A, śmiało. No dobra, to szybko. Jakby pan, jak pana chciał zlekceważyć, to pani kładzie. I tak bierze mi, a ja stąd, ona tak. I już się wszyscy śmieją, że o rany boskie, jaka przewaga. Moja córka i syn udają, tak, tutaj taka biografia tutaj. No tak, tego jest troszkę, tutaj mistrzyni świata właśnie. Ja mieszkam tutaj 39 lat w tym rejonie. Tak były w ogóle, jakieś takie były zakłady pracy, jak zwar, PZO słynne, to było na polskiej Europę.
bo taki był duży zakład. Tylko się pozmieniało na tym kamionku. Ja trenuję lat 48, w klubach takich sportowych, kulturystycznie trenowałem. I na rękę było na sali osób 120-150, a na rękę było dobrych ludzi 2-3. Pamiętam, że prawie w podstawowej szkole już byłem na rękę taki silniejszy od chłopaków, takich wie pan, no już się wyróżniałem, ja wiem, po co chodzi. Najdłuższa walka była właśnie w Bułgarii. Ta walka trwała 6 minut. I to 6 minut, proszę pani, tak trzymać, to później ręka skarpetki nie założymy wieczorem. Zacząłem ten ALES tylko w roku 2006 i od tego roku zdobyłem najwięcej osiągnięcia. To znaczy jestem mistrzem świata, 2 razy wicemistrzem świata, 6 razy brązowym mistrzem świata, mistrzem Europy, 2 razy wicemistrzem Europy, 4 razy brązowym mistrzem Europy i koło tam 19 razy mistrzem Polski. Także no, tak się udało, że mam najwięcej medali w Polsce. To są zdjęcia, ślubne zdjęcie moje i tu jest zdjęcie ślubne. Tutaj jest syn właśnie i tam jest żona, tutaj taka. Jak ja mówiłem... Mundial de Luta de Brasão. O właśnie, to właśnie tutaj, pokazam, tutaj to jest Niemka, tutaj to jest Brazylijczyk, sędzia. O, tu jest moja walka z Amerykaninem. Tutaj walczę. I tutaj, w tej trybunie, pan zobaczy, ja się tu nie mogę poznać. Tu jestem ja. Taki jest wysiłek. Państwo widzicie, jaki jest wysiłek? Tak. Tak. To jest mój synek, a tu koleżanka pozowała. I to też jest ta sama koleżanka. Chciałam opowiedzieć, że cała przygoda z ceramiką zaczęła się od tego, że chciałam, żeby mój syn po szkole miał jakieś zajęcia dodatkowe i zapisałam go na glinę, na ceramikę, ale wiedziałam, że sam nie będzie chodził i zapisałam się dla niego. I tak pokochałam ceramikę, że tak, syn po roku powiedział: mamusiu, ja już wyczerpałem wszystkie możliwości swoje i ja już właściwie to nie chcę chodzić. Mm-hmm. A ja dopiero powiedziałam, ale ja nie wyobrażam sobie teraz życia bez ceramiki, bez gliny. Ja pierwszy raz spróbowałam większego formatu. Aha. I przed wyschnięciem to one było o wiele większe. Marzę o tym, żeby sztuka inspirowała do radości i wywoływała uśmiech. I ja jak spojrzę na tego ptaka, każdy ma inny wyraz twarzy albo dzioba. Ten na przykład mocno zdziwiony, ten zaciekawiony, ten jakby połknął ziarnko i smakował. Na ulicy Zielenieckiej i na Grochowskiej fotografowałam tramwaje. Ale tak fotografowałam, żeby to było trochę takie odrealnione, umowne. Dla mnie takie zamknięcie człowieka między szybami to jest jakiś taki symbol, że jedziemy przez całe swoje życie w jakimś tam kierunku, tym tramwajem, a tutaj to są niesamowite historie ludzi. Ta pani ma ponad 90 lat i opowiedziała mi całe swoje życie. Te wszystkie historie też mają jakiś taki wymiar pozytywny. Oni chcieli przekazać, że życie jest warte, żeby żyć. No proszę bardzo. Proszę. Tu tam? Może tu. Ach, to pan jest też muzealnikiem. Tak, ja jestem muzealnikiem, ale takim elektronicznym bardziej. Tak. Kiedyś marzę o tym, żeby to bardziej sensownie wystawić wszystko, tak? Kultowa Wisła, to pan tutaj już kamerą przejechał. Mhm. Tutaj jest jeszcze o generację starszy. W Polsce bardzo rzadki, bo to było tylko dla dygnitarzy. To jest nazwane KWN, więc powinno się dać coś tam zobaczyć.
Więc tłumaczono to na dwa sposoby. Kupił, wkluczył, nie rabotaje, czyli kupił, włączył, nie pracuje. Tak. Ale tak naprawdę jest to skrót od twórców tego telewizora. O, no i tutaj akurat wrzuciłem naszą wspaniałą kamienicę. To jest 49 rok, tak, KWR. No to z kolei są generacje jeszcze starsze, to są lata 20. Można sobie tutaj uchylić klapę i zobaczyć, jak to w środku było zrobione. O, bo to były takie radia, takie właśnie otwierane, trzylampowe. O, tutaj było, się stroiło albo tym kondensatorem, albo tutaj wariometrem. Tak, ten odbiornik fala, telewizor fala, on był, były dwie wersje. Była fala i jeszcze drugi, on jest chyba tam w kuchni, nie pamiętam w tej chwili nazwy. Różniły się tym, jeden miał 12 kanałów, a drugi właśnie był taką, można powiedzieć, telewizyjną szczekaczką tylko na jeden program. Różniły się ceną. Przy czym, no właśnie, ja się, jeżeli chodzi o telewizory, zatrzymałem do mniej więcej połowy lat 60. Bo już później te konstrukcje były, no, dla mnie mało ciekawe. To urządzenie z trzema żarwami. A, to jest radio, ale już na lampach mojej konstrukcji. Bo ja lampy konstruuję. I można coś takiego zrobić? Można, ale to w pracowni piętro wyżej. No to ja różne rzeczy robię. O, robię na przykład takie lampki neonowe. O, to jest coś takiego, tak? To można ukochane kupić. Nie, biorę. Tak, to są aparatury właśnie do pompowania lamp. Jeżeli to ma być lampa radiowa, to musi być z próżnią. Aha. A jeśli to ma być takie serduszko, jak tam pokazywałem, to muszę napełnić gazem. Ale mimo wszystko, jeżeli chcę napełnić gazem, to muszę najpierw opróżnić. Tak. Tak więc do napełniania gazem służy ta aparatura. O Boże, jak się to zaczęło? Zaczęło się w dzieciństwie. Aha. Od jakichś takich małych elektryków, to na pewno. A jak się tego nauczyłem, miałem dużo szczęścia. Po prostu trafiłem na ludzi, którzy mi dużo o tym opowiedzieli. I dużo mi dali też. Tak się złożyło, że moja praca zawodowa wynikła niejako z tego zainteresowania. Też. A czym się pan zawodowo zajmuje? No właśnie próżnią. A co to za praca, w której człowiek zajmuje się próżnią? Takim czymś, co... w czym nic nie ma, tak? Tak. No ale ta próżnia jest potrzebna w bardzo wielu dziedzinach. I na przykład zachodzi tak zwana konieczność miernictwa próżni, pomiaru próżni. A. Bo próżnia to nie jest po prostu, że jest próżnia, tylko próżnia może być niska, wysoka, ultrawysoka. I zachodzi konieczność pomiaru tej próżni. Tak więc ja w tej chwili pracuję w Laboratorium Badawczo-Pomiarowym Techniki Próżni w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie. No tak. No stan jest taki, jaki jest, tak? Tu nic nie było. To, że tutaj jest w tej chwili w ogóle jakieś oświetlenie, to jest nasza już sprawka, tak? Tu nic nie było. To było wszystko totalnie... Wyrwane, tak? Wyrwane, tak. No bo to pewnie eksploatowali to tak zwane dwomiarne, nie? Tak. Czy to jest obraz? Znalezione tu. No, ale... Jak się bawi? Na raz. To jest po hiszpańsku nos. Bawi sprowadził. No więc właśnie to są same moje te występy, nie? Mhm. W programach. Alchemia, fragmenty z Beatą Wezowską. Od kiedy pan śpiewał? Bo on śpiewa i gra na gitarze. Na gitarze, tak? Tylko że gitary nie mam, bo pożyczyłem. Znaczy, ja w ogóle śpiewałem, mając lat, no byłem młody, nie? To śpiewałem w takich kapelach. Bezimiennych i ten, jakiś drugi, Regenci, to takie, a to na Śląsku było, nie? A później była przerwa, a później powróciłem jakby, no, gdzieś od 1999 roku, jakby, no, dostałem w prezencie gitarę i wróciłem z powrotem do tego śpiewania po przerwie i to są te piosenki moje, które były zresztą na listach przeboju. No bo jestem ten,
dobrym mięsem normalnie. Dobrze. Czy mi się wydaje, ma pan jakieś problemy z głosem teraz? Nie, ten głos właśnie stał się moim atutem. A. Ponieważ ja śpiewam bluesa i soul. To są moje piosenki. A, to są moje dwa tomiki, a niestety to są ostatnie moje tomiki. Jakby historia z tą piosenką jest taka, że się kiedyś kupę lat temu obudziłem o drugiej w nocy, nie wiem jakim cudem wsiadłem, wziąłem długopis i kartkę i zacząłem pisać. I to wypisałem to, nie? Po prostu tak, że zostało to jakby dyktowane, nie? Istotą dla mnie jest to, że ja sobie nie stworzyłem takiej fantasmagorii, nie? Że ja jestem teraz gwiazda. Mm-hmm. I tak dalej. Tylko po prostu dla mnie moje gwiazdorstwo polegało na tym, że mój pies był nakarmiony, że było w miarę czysto i tak dalej, że moją był też normalny, co mi się nie zawsze udaje. Ja oryginalnie pochodzę z Płocka, więc jestem tym klasycznym słoikiem. Mm-hmm. Ale już tyle lat mieszkam, znaczy tyle samo już lat mieszkam w ogóle w Warszawie, co w Płocku. A w końcu odziedziczyliśmy mieszkanie tutaj z żoną, ówczesną narzeczoną. I no i tak zostało, bo tu jest po prostu świetnie. Może dlatego, że jestem takim właśnie słoikiem i dlatego, że najbardziej mi to przypomina właśnie taki małomiasteczkowy klimat. Bo tu wszyscy się znają, tu jest wszędzie blisko, tu jest tak swojsko. Tu jestem szczęśliwym człowiekiem, bo moim hobby jest moja praca. Od zawsze w zasadzie zajmuję się marketingiem, takim internetowym powiedzmy. No ja tutaj wszystkie tak. Największe religie świata. O właśnie, to ciekawe. Nawet widzę, że pan ma jakiś taoistyczny znak. Tak. Wszystkich mam, no. Tych największych, tak, i miłość jeszcze. Oprócz... Tak. Ten głos akurat oznacza, że wierzę w te wszystkie religie, ale nie wierzę w żadną z nich. Tak. Dziadek parcelę kupił w 20. W 1920 roku. No i a przedtem mieszkał na ulicy Lubelskiej. W 1936 roku zaczął budować tutaj. I to był dom, tam były dwa drewniaki i gospodarstwo rolne. I on hodował krowy tutaj. I to do 1968 roku, bo dziadek w 1954 zmarł. Po wojnie z moją mamą prowadził gospodarstwo i po śmierci ojca mama prowadziła ze swoją siostrą do 68 roku. Jak później była akcja porządkowa tu w dzielnicy, no to do zakładów Dymitrowa przyjeżdżały delegacje, no to nie można było, żeby tu krowy były. I w związku z tym wtedy mama zlikwidowała gospodarstwo. Można powiedzieć, że w pewnym sensie mieli państwo pecha, że przy zakładach gospodarstwa rolne było co? No, wie pan, później no to było, że w Warszawie to jak to gospodarstwo rolne, jak kiedyś jak dokumenty chciałam. I tu ciotka moja. Też tutaj, tak? Tak, też tutaj, tu przy tej studni. A. Tu jest przy tej studni. Dobrze. To moja mama z wujkiem, ale tu jest mój dziadek. Właśnie. Dziadek, tu jest tu stuksiana i tam obora była. Tak wyglądało wejście. Widok jest na tamten dom. To jest moja mama. I tu jest też moja mama, kury karmi. A to jest mój ojciec. Tu uczę się chodzić i też jest widok na tamten dom.
To jest taki jeden, jedyny dom, który był taki reprezentacyjny wtedy. Aha, aha. Na tym, bo a tu były pola, no tutaj się zaczyna zwód i to wszystko, a tu dalej jest kolej, tu jest Dworzec Wschodni. Aha, aha. To są te tereny, które teraz są tak przez tak. Zwód. Obecnie prowadzę, jestem trenerem na KS Drukarz. Rocznik 98-99, to znaczy junior starszy. Urodziłem się i wychowałem się tutaj na Grochowie i Kamionku, bo tu się sprowadziłem w 71 roku z mamą. No i przedtem, tak jako dzieciak, czy nie chodziłem na klub RKS Orzeł, na pewno pan się orientuje, gdzie jest. Później natomiast po rozwiązaniu sekcji piłki nożnej w RKS Orzeł przeszedłem tutaj na Drukarz już jako trener. Także cały czas do chwili obecnej jestem przy piłce nożnej. Właśnie tu u nas na dzielnicy. Mi sport w pewnym sensie pomógł też być człowiekiem, którym jestem dzisiaj. W domu się nie przelewało, jak ja mówię, trafiłem do zakładu wychowawczego, w tym zakładzie byłem, co też tam wtedy w tych latach był bardzo duży nacisk na sport i powiem szczerze, że mnie sport, piłka nożna dała, pomogła dużo w życiu, gdzie pewnie jeżeli bym tego nie kochał, nie lubił, pewnie bym był dzisiaj w innym miejscu. Przeszło przez moje ręce w ciągu tych 16-17 lat bardzo dużo młodzieży. Chłopaki dzisiaj, którzy mają po 34-5 lat, między innymi mojej córki mąż, gdzie ja go pamiętam jak miał 18 lat i po prostu jesteśmy w tym. Przede wszystkim też może nie trzeba być trenerem, ale też ojcem, wychowawcą i w pewnych momentach pomagać tym chłopcom. To widzisz, mam podziękowania, tak jak moje, podziękowania trener super. Ogólny Polski za pomoc, to jeszcze było trochę wcześniej, no takie różne dzieci. Tu mamy z naszym wychowankiem, tu jest cała moja rodzina, z naszym wychowankiem, który przyszedł, nie wiem czy panowie rozpoznają, to jest Marcin Żewłakow, obecny dyrektor Legii. No to mamy takie, a tu jest tak jakby nasza cała rodzinka, tak trochę nasz wychowanek. W tej chwili gra w Bayernie Leverkusen Tomasz Kucz. Później Mazlu Mabul poszedł do Znicza Pruszków, to jest taki tata Turkiem jest, mama Polko, Artur Romański. Może tego króla strzelców... Mógłby pan tu... Ja tak, proszę. O, tu jeszcze Żewłakowa mam podpis, bo ona akurat do dna. Autograf. Nie wiem, czy nadaje się, bo ja tak naprawdę jestem z Pragi, mieszkam tutaj od 2 lat i tylko mówię, że to jest mój drugi dom. Uczy się właśnie robić zdjęcia, ale teraz mam tylko fotki, bo zdjęcia i fotki różnią się. Na pracy pojawiło mi się tak naprawdę przypadkowo. Moja pierwsza praca była na Pradze i chciałam znaleźć po prostu jakieś mieszkania blisko pracy oczywiście. A potem okazało się, że tutaj jest taka super atmosfera i jest taki prawdziwy klimat mój, że kiedy szukałam już innego mieszkania, to stwierdziłam, że tylko na Pradze. A powiedz, czy ty jesteś ze wschodu, bo tak mówisz. Tak, jestem ze wschodu, jestem z Ukrainy, ale nie lubię to pytanie, bo jestem tutaj od 2 lat i mówię, kurczę, zapytajcie mnie, nie wiem, kim jestem, czym się interesuję, a nie tym,
skąd jestem, bo dalej pytanie jakby z którego miasta dokładnie. Nie mam problemu. Skończyłam studia na Ukrainie, pracowałam, wszystko było w porządku, praca, chłopak, nie wiem, kariera, wszystko tak się układało, że zdecydowałam się, że nie, muszę zmienić miejsce, bo zbyt wszystko jest takie poukładane, a ja nie lubię takiego. I myślałam właśnie pojechać do Lwowa, bo kocham Lwów, albo do Kijowa, bo tam zawsze można jakby tam pracę i inne rzeczy. I dlatego wyjechałam do Warszawy. Tak naprawdę to i moja mama, i mój tata mają polskie korzenia. Nie za bardzo o tym jakby wiedzą, dlatego jestem ja, która ma wszystkiego się dowiedzieć. Te zdjęcia nie są moje, to znaczy, że powiązane ze mną. Na przykład ten słoik, który byliśmy w Pałacu Nauki i Kultury, Festiwal Słoiku. Chodziło nie tylko o słoiki jako słoiki, ale chodziło właśnie o nas jakby. I mam nawet taką koszulę, jestem słoikiem, jestem dumna, że jestem słoikiem, takie rzeczy. A z tej strony mam zdjęcia, moje pierwsze zdjęcie, które zrobiłam Zenitem starym. Nieudane zdjęcie, ale pierwsze. Dla mnie Praga to jest, nie jest Warszawa tak naprawdę, bo ona jest taka autentyczna, jest taka prawdziwa. Nie zawsze jest zadbana może, ale nie wiem, sąsiedzi mówią dzień dobry. Nie tak, mamy tutaj swoje kino, swój teatr, wszystko mamy swoje. Tak naprawdę jest Warszawa i jest dla mnie Praga. Ja na przykład bardzo lubię, kiedy tutaj sąsiedzi wieczorem otwierają się okna i oni sobie gadają przez okno, albo ktoś tam idzie i coś tam zagadają sobie. I to jest takie fajne. Wyjechałam do Polski i wtedy tylko poznałam Ukrainę i teraz pracuję ze wszystkimi regionami Ukrainy. I to jest takie fajne, że można wyjechać ze kraju, ale tak naprawdę więcej robić dla tego kraju. Bardzo dobrze się tutaj czuję i tak jak teraz gdzieś tam jestem powiązana z mediami, to staram się mówić o tym, że jestem Ukrainką, bo takie skojarzenie, że Ukraińcy tylko, nie wiem, sprzątają i pracują na budowie, niestety, i jakby to jest.